Poniedziałek, 6:52. Dzień dobry. Zaczyna się deszczowo, chłodnawo. Może to już jesień się zbliża. Zobaczymy za parę dni. No ale pewnie tak będzie, no. Co tu się spodziewać pod koniec sierpnia. Nie wiem, o czym będzie w dzisiejszym odcinku, ale zapraszam. Popołudniową część daily vloga otwiera moja zadyszka, bo postanowiłem pobiegać. No pobiegać też dużo powiedziane. Z racji, że dość dawno nie biegałem, to będzie bardziej walka o życie niż przebieżka, ale może nie będzie najgorzej. Największe przewyższenie niż za mną, więc teraz będzie tylko łatwiej. No. Czy coś dzisiaj się ciekawego wydarzyło? Absolutnie nic. Kodowanie. Review kodu. I w zasadzie tyle. Dobra. To biegnijmy dalej. Może coś się wydarzy ciekawego. A może absolutnie nie. Bo muszę kałużę minąć. Dobra, jest 2:22. No to brzmi jak dobry moment na przejście na marsz. Jak mało biegam, długo nie biegam, to pierwsze we znaki dają się płuca. Płuca wysiadają, więc lepiej nie szarżować. Jak z kolei regularniej biegam i więcej trenuję, to płuca działają fajnie. Się przyzwyczajam, no już tak po trzech przebieżkach już są fajne przyzwyczajone. Co prawda na małych dystansach, czyli 5 km około do 6 powiedzmy, no to płuca fajnie pracują, a wtedy potrafi mi ciało zastrajkować, nogi na przykład. No dzisiaj nogi jeszcze nie strajkują, ale płuca zastrajkowały, więc chwila marszu. I jeszcze tradycyjnie wejście na barzędziarnię, wejście do barzędziarni. Chciałem się podrapać. O, dzisiaj już las. No tak. Jesiennawo wygląda. Już nie ma soczystych kolorów. Ale też jeszcze wszystko nie obumarło. No a jakby trafić na mgłę tutaj, to byłoby fajne ujęcie. Muszę kiedyś pomyśleć, czy jak będzie mgła, to nie warto by się przebić właśnie do baczęciarni i spróbować złapać ujęcie we mgle. Miał już nie być pod górkę, bo planowałem biec koło ruin tawerny. Ale tam chaszcze po pas i na pewno tam były kleszcze. Więc ciutkę na dworze drogi, ale też było pod górkę przed chwilą, bo się zbliżam do wieży ciśnień. A wieża ciśnień jest tutaj lokalnie w najwyższym wzniesieniu. Więc jednak było pod górkę i jednak się zmachałem. Ale w zamian ujęcie wieży ciśnień. Dobra. Przed siebie. Jak to mawiają w grach rycerzy. Onward! Czy jakoś tak. Charge! Szarżujemy z górki. Dobra. Kończę ujęcie, bo źle się biegnie z kamerą w ręce. Rozbiegałem się na 100%. Ale jestem tak cudownym planistą, że zapomniałem, że tu jest podbieg do góry. A już nie mam energii. Więc chwila marszu po raz drugi. Kiedyś jak biegałem, to biegałem z całej pary. No bo jak to, ja nie podbiegnę jeszcze tych 100 metrów pod górkę. Ale później nauczyłem się myśleć, że skoro to jest trening, albo nawet przebieżka rekreacyjna, to nie ma sensu się forsować. Szczególnie, że forsując się, zwiększasz szansę na kontuzję, no bo
mniejsza uwaga, mniejsza koncentracja, większe zmęczenie, dziwniejsze ruchy. Ma rację zrobić ała. No, a jak się biegnie rekreacyjnie z przemarszami, to mniejsza szansa na kontuzję i większa szansa, że powtórzę to za dwa dni na przykład. A, to mi też przypomina, że przeczytałem też o wadach i zaletach biegania na bieżni. Zalety nie pamiętam jakie były, może to, że możesz biegać zawsze kiedy chcesz, ale wada była taka, że można łatwo się zamyśleć i robić takie same identyczne ruchy i w pewnym momencie ciało wpada w taki tryb maszynowy, no i można sobie zrobić dużą kontuzję. Natomiast jak się biega na świeżym powietrzu, na nierównej drodze, to zawsze gdzieś zostawia się ułamek uważności z tyłu głowy, żeby patrzeć po czym się biegnie. Się biegnie czasem szybciej, czasem wolniej, ale jednak biegnie się uważnie. Że mi się jeszcze nie zdarza kontuzja biegając, może jakieś pomniejsze, jednodniowe co najwyżej. Ale na bieżni się biega dziwnie dla mnie. Tam bym się bał. Chyba ze dwa razy biegałem i mi wystarczy. No i wyszło nie najgorzej. 5,62 km, no bo zmieniłem trasę, nie biegłem co tej piątki. 43 minuty 5 sekund. I tylko dwa kawałki marszowe. Fajnie, fajnie. Mogło być gorzej. Tak ogólnie dzisiaj najciekawsze dla mnie jest to, że na wschodzie Polski 30 stopni, a tutaj w opolskim województwie. Tutaj w moich regionach niecałe 20, więc fascynujące jak to się pogoda rozjechała w kraju. No, ale chyba już będzie jesień, bo dzisiaj tak skokowo poczułem, że trzeba się przebiec. Tak jakby skokowo ciało stwierdziło, wow, nie ma już upałów, można się bujnąć te 5 km. Bo wcześniej to były na przemian upały i burze i nie dało się oddychać, nie dało się chodzić. Nic się nie dało. A dzisiaj no się zrobiło tak między latem a jesienią, przed jesienią. Dobra, intuicja podpowiada mi, że już mam nazbierane 5 minut, więc możemy się na dzisiaj pożegnać. Także dzięki za obejrzenie mojego dzisiejszego biegu i do zobaczenia kiedyś. Hej!